Miejsce ósme, Kania Polaszczyk. Miejsce siódme, Nadia Fecek. Miejsce szóste, Malwina Lipińska. Miejsce piąte, Lila Rogowska. Miejsce czwarte, Julia Cieszyńska. Miejsce trzecie, Amanda Gablik. Miejsce drugie, Lila Bednarz. Miejsce pierwsze, Zosia Ławrzyniak. Tak, pierwszy raz spływałyście? Osoby, nie pierwszy raz na zawodach. Nie. A co trzeba robić, żeby wygrać? A lubicie pływać i ćwiczyć? A ile razy w tygodniu pływacie? Piotra Szydłowskiego, szóste miejsce. Zapraszam Konrada Wąchałę, piąte miejsce. Konrad Wąchała, zapraszam, piąte miejsce. Czwarte, Piotr Nawara. Piotr Nowara. Trzecie, Szymon Sawicki. Drugie, Maciej Miechowicz. I pierwsze, Jakub Grabiński. Podobała organizacja tych zawodów. Organizacja bardzo w porządku. Organizatorzy dali nagrody nawet dla tych, co nie stanęli na pudle. Bardzo miły gest ze strony organizatorów. I ogółem nagrody dla wszystkich. Kto jest waszymi trenerami? U nas Jacek Szerepko, ćwiczymy w spółce ratowniczej. A u mnie pan Martin i pan Matej. Który styl jest dla was najlepszy? Oczywiście ten najszybszy, bo oczywiście krały, no, nie, będzie. Najlepiej się tym pływa, tak? Tak. Dzień dobry wszystkim, nazywam się Marcin Sokalski, jestem trenerem w Szkole Pływania Suwarek i od pewnego czasu trenerem w klubie należącego do WOK-u województwa lubuskiego. Dzisiaj zostały rozegrane zawody, to były pierwsze mistrzostwa powiatu krośnieńskiego, właśnie żeby dzieciom pokazać, że nauka i doskonalenie to nie jest wszystko, co można osiągnąć w pływaniu, ale
przejść, po prostu zrobić ten krok dalej i przejść do uprawiania sportu wyczynowego. Sport, jak w każdej dyscyplinie, kształtuje przede wszystkim charakter, sumienność, pracowitość, a to się później przekłada, nawet jeżeli się nie zostaje mistrzem świata w danej dziedzinie sportowej, to się przekłada później na duże sukcesy w pracy zawodowej. Dzień dobry. Dzisiaj, 14 marca, odbyły się pierwsze mistrzostwa powiatu krośnieńskiego w pływaniu. Poziom zawodów był na w miarę wysokim poziomie. Największym zaskoczeniem była ilość chętnych uczestników, która wzięła udział w zawodach, bo mieliśmy uczestników tak naprawdę od roczników 2015 w górę, więc startowały naprawdę małe dzieci, które już na tyle potrafią pływać, że potrafią przepłynąć sami 25 metrów i to dla nich jest naprawdę wielkim już osiągnięciem. Pojawiło się kilka ciekawych wyników, które naprawdę rokują na przyszłość, dlatego, nie wiem, tak jak brat wcześniej wspomniał, dążymy do otwarcia grupy sportowej, żeby właśnie te perełki wychwycić i iść z nimi krok do przodu, jeżdżąc, reprezentując nasz klub, który powstał na zawodach sportowych. Pandemia tutaj niestety troszeczkę nam krzyżuje plany, jeśli chodzi o starty, bo mieliśmy zaplanowany już za tydzień dokładnie start w Zgorzelcu. Teraz, biorąc pod uwagę lockdown, jaki trafił na nasze województwo, nie wiadomo, czy te zawody się odbędą. W każdym razie, tutaj, jeśli chodzi o treningi, pandemia miała dla nas no nie aż tak duże znaczenie, ponieważ udało nam się stworzyć klub sportowy, w którym mamy licencjonowanych zawodników praktycznie od rocznika 2015 w górę. Także możemy cały czas korzystać z basenu.